Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. A dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, no i włączcie przy okazji dzwoneczek, żeby niczego nie ominąć. Nate, nic ci nie jest? Tak. No i? Chodź! Czyli dołączamy tutaj do naszej żony, wskakujemy do auta. Prowadź. Na pewno? Dobrze ci szło. Po tym wszystkim przyda mi się przerwa. Cóż, zasłużyłem. No to jedziemy. No, coś mi się tutaj zakopało. Okej. Okay. Oj, oj. Projektowanie i budowanie trochę kosztuje. Myślisz, że ze skarbu coś zostało? Też się zastanawialiśmy. No. Jakieś wzniesienie. Aha, czyli tutaj musimy. Jest winda. No jest. Ach. Musimy się przedrzeć przez Bystrzycę. Są jakieś kamizelki ratunkowe w aucie? Słabo tu widzę. No tak, gra nam zagrodziła drogę. No to jazda. Czy my tędy wyjedziemy? Oj. Wow, trzymaj się. Znosi nas. Ej, spokojnie. Aha, czyli musimy po prostu jechać bokiem. Czyli chyba tędy. Ostrożnie. No ale jak mamy tam dojechać, jeżeli mam nie wjeżdżać w obszar Bystrego Nurtu? O! Jest! Odzyskałem kontrolę. Już niedaleko. Nie masz przypadkiem zapasowych ubrań? Owszem. Fajnie. Są w samolocie. Nie fajnie. Dobra. Mama, możemy przejechać przez wrota śluzy. Zobaczmy. No, chyba tędy nie przejedziemy jednak, słuchajcie. Spróbujemy tutaj wysiąść na razie, póki co. Zobaczmy, czy coś tu w ogóle możemy zrobić.
Wrota śluzy. Coś tu jakaś podpowiedź była? Nie. Chcą, żebyśmy wsiadali do samochodu znowuż. Tutaj się chyba raczej nie uda nam wspiąć. Ho, ho, ho. Jeszcze spróbujemy tutaj przejść, zobaczymy. Nate, patrz, możesz tam zaczepić linę. Gdzie? Nate, patrz, możesz tam zaczepić linę. Użyj liny, żeby dostać się do korb sterujących. Tylko jak ja miałbym się tam niby dostać? Chyba żeby tędy jakoś, tak. Dobra. Rozbujajmy się z dziepko. Oj! Zaliczyłem nie to, co chciałem. Może w tą stronę, żeby tam wskoczyć sobie. Ajajaj, bardzo nas buja tutaj. Da radę? Da radę. Dobra. Bałem się, że nie uda się. Ale udało się, dobra. Chodźmy na górę. Jest. Zaczynamy. No to zaczynamy. To na nic, jest zawalona. Dobra, spróbuję z drugą. Dobra. No jesteśmy po drugiej stronie. No właśnie, co tu będzie? Zobaczmy. Tu jest pusta. Się udać. Niezła robota. Zrobione. O proszę. No to lecimy! Niech to! O, mały włos! Włos! Musimy się rozpędzić! No, ale czy auto jest dobre? Po takim... Chyba dobre. Chyba wiem, co trzeba zrobić. Po prostu musimy wjechać tędy, słuchajcie. Patrz na to! Trzymaj się! Sukces! Zaskoczona? Może trochę. No i gdzie dalej? Tędy? No i jesteśmy!
O! Jakie są szanse, że ta winda działa? Żadnych. Ach, jakieś 50%. Ta, czyli katastrofa wisi w powietrzu. Koło wodne działa, to dobry znak. Obejrzyjmy. No coś się kręci. Okej. Zbadajmy. Jakaś kłódka szyfrowa. XVIII-wieczny zamek kombinacyjny. Tak to wygląda, słuchajcie. Czyli kłódka szyfrowa. No dobra. Czy tutaj możemy gdzieś dalej się udać? W podróż. Czy niekoniecznie? Oj, nie o to mi chodziło. Chciałem na te schody skoczyć. No w prawo. No, hyc. Dobra. Mamy kolejny pistolet skałkowy. Tylko czego brać, pytanie. No, chyba raczej nie będziemy z uwagi na to, że mało w nim jest amunicji. Poza tym pistolet skałkowy, jak wszyscy wiedzą, no nie jest to szczyt marzeń chyba nikogo. Chciałbym tutaj na górę jeszcze wejść, nie wiem po co. Jakaś drabinka taka krótka. Zobaczmy, co tu się kryje. Ciekawe, kto tu mieszkał. A no właśnie. Ja wiem, pewnie jakiś kierownik windy. Kierownik windy? Albo budowy. O, mamy coś. I tutaj wiedzieli, że szykuje się coś dużego. 5 czerwca 1718 roku dotarła kolejna partia nieoznaczonych skrzyni sportu, tylko że tym razem pod eskortą uzbrojonych żołnierzy. Mimo zdenerwowania przystąpiłem do sprawdzania szczelności skrzyń, ale surowy głos kazał mi przestać. Obruszyłem się, że ktoś mną tak pomiata, ale gdy się odwróciłem, zrozumiałem, że stoję przed obliczem założyciela. Tomasa Tef po raz pierwszy widziałem założyciela na własne oczy. Zaschło mi w gardle i nie mogłem nic z siebie wydusić, a musiałem starannie ważyć słowa. Wytłumaczyłem, że chciałem jedynie zbadać ciężar, ale on stanowczym tonem odparł, że nie będzie to konieczne. Odetchnąłem, kiedy zwrócił uwagę ku czemuś innemu. Jeśli mam być szczery, to udało mi się zerknąć do skrzyń, zanim Tev mnie przystopował. Kordelasy, pistolety i proch strzelniczy. Biorąc pod uwagę liczbę skrzyń, tą ilość broni można by zaopatrzyć armię. Nie powiedziałem nic Eleonorze,
Biedaczka i tak już zamartwia się zniknięciem swojego brata Jacka, ale muszę się tym podzielić z przyjaciółmi. Libertalię ufundowano na ideałach, o które warto walczyć, nawet przeciwko jej założycielom, jeśli zajdzie taka potrzeba. Gdy będę miał pewność, że Eleonora i mała Abigail są bezpieczne, udam się do miasta, by poinformować o wszystkim pozostałych. Do tego czasu będę siedział cicho i bacznie się wszystkiemu przyglądał. Coś jest na drugiej stronie? No jest. Ale tu już czytać nie możemy tego. No dobra. Zobaczmy, co tu dalej możemy zrobić. O, kolejny skarb. Zobaczmy, co to jest. Cynowa kadzielnica. Czyli tam się wsypywało jakieś zioła, podpalało i była to kadzidło. No okej, dobrze. Co tu więcej jest? Tu już więcej chyba z tej strony nic nie znajdziemy. No nic. Chodźmy dalej. Tu jakiś przesmyk. Aha, czyli to jest tutaj co byliśmy. No i gdzie my dalej mamy jechać? Skoro tu nic, żeśmy nie byli w stanie zwojować. Mały prysznic. No i co tutaj dalej zrobić? No chyba musimy wysiąść. Tutaj coś jest. Pomożesz mi? No. O,
Opada. Przytrzymam. Ty idź do auta. Dobra. Ale to ciężkie. No ciężkie. Okej. Do dzieła. Trzy na trzy. Nie ma to jak piracka technika. Bez prądu, winda działa. Dało się, dało się. Wow. Jak z pocztówki. Ja, Libertalia. Poznaj dziką przygodę i nie daj się przy tym zastrzelić. Dlaczego zmieniłaś zdanie? Mówiłaś, że prawie odpuściłeś. Nie mogłam cię zostawić wiedząc, że wkopałeś się po uszy. No i nie wiem, czy pamiętasz. Jesteśmy małżeństwem. Na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Pięknie. Tutaj. Pomóż mi. No już, już. Dobrze. Okej. Wiesz, nawet jeśli ci się wydaje, że mnie chronisz, nie masz prawa ukrywać przed nią. Nieważne jaka ona jest. Powinniśmy rozmawiać i rozwiązywać problemy wspólnie. Jak drużyna. Wiem o tym. Naprawdę, tylko że... Ja... Wiesz co? Skupmy się na zadaniu. Wrócimy do tego później. No okej. Następna stacja, New Devon. Ale tu pięknie, patrzcie. Przepiękny krajobraz. Jeszcze ta muzyka. Jesteśmy, Sally. A ty gdzie? Jest to lepsze. Na północ idzie kilka aut shoreline. Wkrótce je zobaczymy. Jak wam na razie idzie? Nie obyło się bez problemów, ale ogólnie w porządku. No dobrze. Odzywajcie się. Okej. Trzymamy w niepewności. Postaramy się. Bez odbioru. Oj. Dobra, wystarczy przejechać przez most. Gdzie tu most? Jest most. Trzymaj się! Nienawidzę mostu! Niech to szlak! Zawróć, tam jest wodospad! Nie mogę! Prąd jest zbyt silny! Przygotuj się! No nic Nate, nie. Tam! Wdrapiemy się po skałach! Robisz!
Szybko! Mam! Dawaj! Aj! Wodospad! O kurczę! Okej! Jest mnie! Uff! No nie! Tutaj, szybko! Mam cię! Niezła przejażdżka. No, to po samochodzie. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Chodźmy. Tak to się jakoś mówi. Nie próbowałem cię chronić. Ja tylko obiecałem sobie, że kończę z dawnym życiem. Nie tylko ty. No i jakoś nie wyszło. Nie powiedziałem ci, bo się bałem. Czego się bałeś? Że cię stracę. Chyba myślałem przede wszystkim o sobie. Wiesz? Przed nami jeszcze długa droga. Tak. Ruszajmy. Tak. Tędy. Coś z tą ręką jego to jest widać, patrzcie, jakaś dziwna taka animacja. No, przynajmniej przekroczyliśmy rzekę. Tak. Mało brakowało. Gdzie? Dobra myśl. Aha. No, to jak tam wejdziemy? No, zaraz wejdziemy, spokojnie. Jesteśmy tu na górze. Avery wybrał przednie. No, może wrócimy tu na wakacje, co? Ci tu samemu? Zobaczmy, co nowa notatka nam tutaj powie. 1 sierpnia 1718 roku. O północy pożegnałem się z Eleonorą i Abigail. Dołączyły do innych uciekinierów na pokładzie Swift Shore, który pożegluje do lepszych krain. Modlę się, by mógł wkrótce do nich dołączyć. Założyciele odebrali cały dobytek mnie i pozostałym. Skromna ilość złota, którą dołożyłem jako swój wkład, zaginęła. Albo ukryto ją gdzieś za wysokimi murami New Devon. Niedługo się przekonamy. O świcie wyruszamy odzyskać to, co nasze. Nie powstrzymali nas przed skarbcem, to i teraz nas nie powstrzymają. Moja droga Leonora, moja słodka Abigail, gdybym miał tu zginąć, gdybym miał was zawieść, pamiętajcie, że chciałem dla was wyłącznie szczęścia i dostatku. Mam nadzieję, że jest dla was jeszcze szansa na dobre życie. Tak to wygląda. Schowajmy. Spoczywaj w pokoju, piracie. A no właśnie.
A my sami musimy się zastanowić, co tu począć dalej. Tędy nie przejdziemy. Rozglądam się za jakimś drzewem, do którego można by było rzucić linę, ale też nie widzę. Może tędy? Oj! Co nam to dało? Kości. Wow. Ohyda. Sądząc po ubiorze, to koloniści. Myślisz, że zginęli w walce? Nie, to chyba nie to. Spójrz na układ ciał. Masz rację. Są ułożeni w stosy, upchnięci pod ścianami. Gdy tu trafili, byli już martwi. To zbiorowy grób, Nate. O kurczę. Nie brzmi to fajnie. Cześć. Kto to jest? Spójrz na tablicę. Zdrajca. To buntownik. Kiepsko skończył. No. Jest jeszcze jeden. Faktycznie. Tu jest trzeci. No nie wygląda to za dobrze. Szczerze powiem. Nie bardzo wiem. Rędy. Sorry, kolego, bez obrazy. Tu następna. Zobaczmy, co tu jest. Ta. Znaczy, no raczej nie szubienica, to klatka taka. Tam coś jest, ale jeszcze tutaj zwiedźmy sobie tą część. Nie, tutaj więcej już niczego nie chyba nie ma.
O mój Boże. Cóż, tak też można stłumić bunt. Kto wie, może od początku to planował. Co, ogrom kolonistów? Nie. Zwabić ich tu myślą o utopii, a potem okraść ze wszystkiego, co mieli. Cóż, mówimy o bandzie piratów. Mimo wszystko, to okrutne. Nawet jak na piratów. Masakra. No nic, słuchajcie, w tym momencie kończymy nasz odcinek. Zapraszam już do kolejnej rozgrywki, a tymczasem zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. No i zaznaczcie przy okazji sobie dzwoneczek, co by nie ominąć żadnych nowych rzeczy, które będą pojawiały się na kanale. Ode mnie w tym momencie to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.